Drodzy Państwo, jeszcze tylko kilka chwil, by na 90 minut odłożyć na bok wszystkie troski, wszystkie zmartwienia i zatopić się w świecie piłkarskich emocji. Ja i chyba wszyscy Państwo nie możemy się doczekać. Ekipa biało-czerwonych już za chwilę zagra przeciw Szwecji. Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grat bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. A na stanowiskach komentatorskich kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Reprezentacja Polski kontra Szwecja. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Przemysław Frankowski, a oto skład reprezentacji Polski. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony, grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu? Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy kontrach. Zwykle lubią grać wysokim pressingiem. Dziś też będą pewnie próbowali mocno cisnąć rywali już na ich własnej połowie. Ale jeśli przeciwnik przedrze się przez zasieki, to może być kłopot z szybkim powrotem i ustawieniem defensywy, jak to już nieraz widzieliśmy. Wszystko gotowe, możemy zaczynać. Pierwszą połowę tego meczu rozpoczyna reprezentacja Polski. O, dobre ofensywne podanie. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Jaka będzie decyzja? Czy sędzia uzna, że stał przed 100% szansą? Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać czerwoną kartkę. Przepisy wyraźnie zabraniają takich interwencji. W tej sytuacji nie ma się nad czym namyślać. Takie wejście musi skutkować wyrzuceniem z boiska. Słuszna reakcja. Ryzykownie, ale skutecznie. Uwaga, prostopadłe zagranie. Świetnie teraz przewiduje, gdzie się ustawić. Piotr Zieliński. Adam Buksa. Lewandowski ma teraz piłkę. Uwaga, mocny strzał! Zrobił wszystko jak trzeba. Przymierzył, uderzył precyzyjnie, a mimo to nie ma gola. Bramkarz musi chyba praktykować jakieś voodoo. Nie wyszło, strata. Larsson. Alexander Isak. Co teraz? Niesamowicie teraz ryzykował, wykonując ten wślizg, ale nie zawiódł. i świetna teraz piłka, może być dobra sytuacja. I gol! Kto by się tego spodziewał? Proszę Państwa, drużyna gra w osłabieniu, a wychodzi jednak na prowadzenie. Niebywałe! Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Dejan Kulusevski. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Kulusevski! Udana interwencja bramkarza. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. No tak, nie udało się dobrze uderzyć głową przy takim kryciu. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Buksa przy piłce teraz. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Podanie do Zielińskiego. Podarowana teraz piłka. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Forsberg. Dejan Kulusevski. Bardzo udany teraz lob. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. To może coś być. Teraz Isak. I sędzia przerywa grę, odgwizdując spalonego. Zalewski. Polacy notują stratę na swoim koncie. Forsberg. I teraz Kulusevski. Szansa! Będzie remis! Mamy bramkę! I znowu mamy remis! A to wiele zmienia w tym meczu. Na powtórce widzimy dokładnie, jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramy. Ależ gol! Piotr Zieliński. Zalewski. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Przemysław Frankowski. Zieliński. Zalewski. Blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. Chwilowo alarm można odwołać. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. I kolejne żółtko. Trener będzie miał pretensje o te gorące głowy, Jacku. Przecież to sabotaż. Bardzo mocne słowa, ale na pewno dyscyplina pozostawia sporo do życzenia. Jakby zapomnieli, że już grają w osłabieniu. Piotr Zieliński. Bajecznie go teraz kiwnął. Uwaga, będą prowadzić! Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Łatwa interwencja, zażegnane niebezpieczeństwo. Adam Buksa. Robert Lewandowski prowadzi akcję. Może zdecydować się na niebezpieczny rajd. Zieliński. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Dejan Kulusevski. Oj, świetne, prostopadłe zagranie. Musi to strzelić teraz! Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Oto definicja wysokiego pressingu. I czy będzie gol? Gol! I dzięki temu prowadzą. To może być szansa. Decyduje się na strzał. Blisko. Piłka odbija się od poprzeczki. Wylatuje jednak za boisko. Potężna bomba. Soczyście siadło na nodze. Gdyby piłka poleciała ciut niżej, to nie byłoby szans na obronę. To może być szansa. Skuteczne wyjście do dośrodkowanej piłki. Frankowski. Podanie górą za linię obrony. Polacy tracą piłkę. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. No ale do kogo? Drużyna przeciwna wznowi wrzutem z autu. Biało-czerwoni dobrze dziś grają piłką. Rywale nie mogą przejąć posiadania. Szkopuł w tym, że z tego posiadania piłki niewiele wynika. W sumie w ich grze występują wszystkie słabe punkty słynnej tiki-taki. Gra z piłką jest bezproduktywna. Zaczyna być celem samym w sobie, a przecież powinno nim być strzelanie bramek. No i ponownie są przy piłce. Może teraz. Uwaga, będzie okazja! Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Lewandowski! Ładny teraz pokaz akrobacji, ale piłka przelatuje obok bramki. Odważna próba, ale ostatecznie liczy się tylko to, co ląduje w sieci. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Po pierwszej połowie ciężko się do czegoś przyczepić. To był solidny pokaz piłkarskich umiejętności. Tomku doskonale się patrzy. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Tak się powinno stopować ataki rywala. Przerwana gra i rzut wolny, ale bez kartki. Nie do wiary! Wybronił to! To było wzorowe uderzenie głową. Mocne, mierzone. Ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą. No, pozostaje mu pogratulować. I już nic z tego rożnego nie będzie. To musi być bramka! Wyborna okazja! Ale trzeba jeszcze strzelić w sytuacji sam na sam. Nie był to zły pomysł, tyle że zabrakło tu precyzji przy samym uderzeniu. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają. Czy Forsberg teraz strzeli? Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Cóż, gdyby w tej akcji padł gol, mecz mógłby wyglądać inaczej. Skoro jednak piłka trafiła tylko po bramowanie bramki, prowadzenie wciąż tylko jednym golem. I mamy wyrównanie! Wbrew przeciwnościom, w osłabieniu walczyli i mają to. Mamy z powrotem remis. I ruszamy. Remisowy rezultat 2-2. Kulusewski przy piłce. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Ach, bardzo niewiele zabrakło. Chyba trochę przekombinował przy tym strzale. Był tuż przed bramką. Zamiast strzelać technicznie, powinien zaufać instynktowi. Dawidowicz. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. Kulusewski przy piłce. Może być zaraz groźnie. Wejście, klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. Zalewski. Uwaga, będą prowadzić. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Larsson. Forsberg. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo! Za wysoko, za mocno. Prezent dla drużyny przeciwnej. Cisną tam mocno. Zdecydowane wejście w piłkę. A teraz będzie dobra okazja. Gol! Prowadzenie w dziesiątkę! Proszę Państwa, ile znaczy dobre rozegranie? Wtedy nawet brak jednego zawodnika nie przeszkadza. To była ładna akcja, ale po prostu karygodne błędy w defensywie i pozwolenie na zyskanie przewagi liczebnej. Jak można tak zostawić bez krycia własną bramkę? Oj, będą to rozpamiętywać. A więc mamy 3-2. Kulusewski przy piłce. Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Teraz powinna paść bramka, co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks, no i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Zmiana teraz w ekipie Polaków. Teraz z rogu na 11 metr. Pewna interwencja, już po zagrożeniu. Czy będzie z tego wyrównanie? O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Popatrzmy, mogliśmy się spodziewać, że do tego dojdzie. Dominowanie i spychanie do obrony przyniosło skutek. A teraz przewagę widać również na tablicy wyników. Rywale odbierają piłkę biało-czerwonym. Kulusewski przy piłce. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. I znowu strzelają! Ależ imponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Gwizdek, rzut wolny dla Polski. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Robert Lewandowski. Szansa! Będzie remis! Dobra interwencja przy tym groźnym uderzeniu. Przemysław Frankowski. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Tak się powinno stopować ataki rywala. Forsberg. Larsson. Co zrobi w tej sytuacji? Ależ teraz zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Zawodnik nie może uwierzyć, że to nie wpadło. W sumie my też nie. Ciekawe, czy to się nie zemści. Przemysław Frankowski. I tracą teraz posiadanie piłki. Ładnie teraz w ofensywie. Mają kilka... Ale może teraz będzie szansa. Gol! Gol! 3 razy gol! To jego 3. trafienie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Znakomite prostopadłe podanie. No proszę Państwa, zanosiło się tutaj na bramkę. Odważnie i skutecznie, brawo. Ładnie teraz wymierzone podanie, może być ciekawie. Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, a najpierw na piękne dogranie górą. A Robert Lewandowski w takiej sytuacji nie mógł się pomylić. Bez trudu pokonał golkipera piorunującym uderzeniem na bramkę. No to jak widać, obie drużyny postanowiły sobie dzisiaj postrzelać. Może to jeszcze nie koniec? Może coś być z tego podania. I to tyle z tej akcji. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? A im teraz remis! Ale proszę! Gra w osłabieniu nie oznacza kapitulacji. Mamy wyrównanie, proszę Państwa. W pełni zasłużona radość po tej bramce. Ale uwaga, tak! Kto by się tego spodziewał? Grają w dziesiątkę, a od teraz prowadzą. Co za mecz! Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Takie dogrania to to, co Robert Lewandowski lubi najbardziej. I pewnie zamienił to podanie na gola, a warto przy tym popatrzeć, z jaką prędkością leciała futbolówka. To było nie do obrony. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Alexander Isak. No, może teraz. Ostatnia już chyba szansa na wyrównanie w tym meczu. Może teraz wyrównać? Ależ interwencja w polu karnym. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją.